Rodzice wraz ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi wciąż przebywają w gmachu Sejmu. Zapowiadają, że są tam gotowi zostać tam nawet kilka dni. Protest rozpoczęli wczoraj. Jak mówią, domagają się realizacji obietnic rządu dotyczących pomocy takim rodzinom, głównie podwyższenia świadczeń. Atmosfera tego protestu jest niezwykle nerwowa. Protestujący rodzice starają się dotrzeć do polityków rządzącej koalicji w różny sposób. Więc jeszcze raz powtarzam, wywalczone naszymi protestami, przyjeżdżamy tu od 5 lat. Moje dziecko spało 2 lata temu pod kancelarią premiera, dlatego mamy pomoc rządową w postaci 200 zł. I tak sobie będziemy rozmawiać, tak się będziemy przegadywać, ale wy staracie się i upominacie się o podwyżkę, bo wy macie mało, a nam musi to gówno, które mamy, musi wystarczyć. Posłowie nie mieli od 18 lat żadnej podwyżki. Matki. No więc najwyższy czas się wyszedł. I dlatego sobie nadrabiacie zaległości, tak? Nie nadrabia, nie, no pani nie kłamie. No. Panie pośle, matki polskie nie wyjdą z tego Sejmu, dopóki premier Rzeczypospolitej nie podpisze ugody z nimi i pisma, że od tej chwili natychmiast będzie najniższa krajowa im przyznana teraz i tej chwili. Czy my żądamy aż tak 1200 zł netto, czy ta najniższa krajowa to jest taki zawrót głowy? Ultimatum, koniec waszego rządu. Zabrać plurze. Plura nie musi mieć 6 tysięcy na asystenta. Nie usłyszę, jak pani będzie przekrzyczać. Niech on po prostu ma mniej, a nam dać i będzie ok. Chcę przypomnieć, że to pani uprzejmie poprosiła mnie, żebym tu przyszedł. Nie ja. Więc jeżeli państwo chcieliście, żebym przyszedł, to dajcie, żebym mógł z wami rozmawiać. Jeżeli państwo nie chcecie, żebym z państwem rozmawiał, no to idę do swoich obowiązków. My rozmawiam i myślę, że na tym możemy tę część rozmowy skończyć. Powtarzam jeszcze raz. Rozumiemy państwa trudną sytuację. Staramy się jej wyjść naprzeciw. Podnosimy te zasiłki i będziemy je podnosić. Na pewno państwo będziecie w przyszłości mieli szansę na zdecydowanie lepsze wsparcie państwa niż do tej pory. My chcemy się spotkać jutro z premierem Rzeczpospolitej, no dobrze, panie pośle. Ja jestem tylko posłem. Ale ja panu coś powiem. Nasze życie to nie będzie w przyszłości. My żyjemy tutaj i teraz. Żyjemy dzisiaj, jutro, pojutrze i musimy sobie zapewniać godne życie na przyszłość. I my musimy naszym dzieciom dać jeść, zapewnić leczenie i rehabilitację. Musimy wspólnie panie sobie pośle, pan zarabia 9 tysięcy, one 800 zł. Ale to nie są rzeczy, które się porównują. Ale trzeba porównywać, drodzy państwo. Czy pan ma taki sam inny porządek niż one? Ja dziękuję bardzo za tę rozmowę. Ale z tego, że Hitler był bardziej humanitarny, bo nie gnębił takich ludzi jak my, nie gnębił latami, tak jak wy to robicie. Pani zapomniała, co Hitler robił z niepełnosprawnymi? O czym pani rozmawia? O czym pani mówi? Był bardziej humanitarny od was. Czy daje pan nam słowo, że pan przyjdzie się powiadomić nas, o której i kiedy będzie pan premier Rzeczypospolitej? Ja nie jestem ani asystentem, ani rzecznikiem pana premiera. Ja mogłem z państwem porozmawiać, wysłuchać, przekażę państwa poglądy i, no dobrze, i tyle. Przekazałem też swój pogląd. Panie pośle, ma pan odwagę spojrzeć temu młodemu człowiekowi, powiedzieć to, co pan mówi przed chwilą? Powie pan to temu omronemu, bo my już wam nie wierzymy. Może on panu uwierzy. Wy też wykorzystujecie. Wy też wykorzystujecie sytuację szczecinowską politycznie. Mówicie, że jakieś partie robią sobie kampanię naszym kosztem. Nie trzymamy z nikim. Pan to powiedział pańscy koledzy. Niech pan to powie temu człowiekowi młodemu. Ma pan odwagę spojrzeć mu w twarz i powiedzieć to? Nie ma pan odwagi. Wyraźnie powiedziałem, że rozumiemy państwa sytuację. No, i będziemy chcieli was wesprzeć. I nie upolitycznie.